Cześć! Ostatni przepis, czyli warzywne spaghetti z cukinii, które możecie zobaczyć tutaj, bardzo wam się spodobał. Dlatego dziś znowu przyrządzimy warzywne danie, a będzie to chińszczyzna. Tyle, że z ryżem z kalafiora. Na początek, co będzie nam potrzebne? Żeby przygotować danie dla dwóch osób, będzie nam potrzebny jeden średni kalafior, pół czerwonej papryki, jedna średnia cebula, cała marchewka, pół pietruszki, jedno małe jabłko, pasata pomidorowa, tłoczony sok z jabłek, woda i ulubione przyprawy. Dziś użyjemy papryki słodkiej i pieprzu mielonego. Wielkość poszczególnych produktów zależy już tylko i wyłącznie od waszych preferencji. My z Karolą lubimy, jak jest drobno posiekane i jarzyny, i papryka, i cebula, dlatego tak właśnie pokroiłem te warzywa. Wy możecie pokroić w słupki, możecie pokroić w plasterki, u nas jest to drobno. I zaczynamy od podsmażenia na wodzie, nie na oliwie, cebuli z jarzynami i papryką. I będziemy to robić tak około 7 minut, żeby po prostu one trochę zmiękły, podlewając co chwilę sokiem z jabłek. Powiem wam, że te filmiki, które przygotowujemy z przepisami, one są trochę przekłamane, bo tak naprawdę ja macham ręką i to jest wszystko pokrojone. A to wcale tak nie jest, bo właśnie najwięcej czasu w gotowaniu tych przepisów, które my tu wam przygotowujemy, zajmuje krojenie niestety. Ale wracamy do naszego przepisu i widzicie, że ta cebula z warzywami już zmieniły trochę kolor, to znaczy, że warzywa są miękkie, one już nie są jeszcze takie rozpadające się, ale są. To jest dobry moment na to, żeby doprawić, dodać jabłko i podlać sokiem z jabłek, więc teraz to właśnie zrobimy. Jabłka mamy pokrojone też dość drobno. Jeżeli będziecie mieli wybór, wybierzcie takie jabłka miękkie, może papierówki, żeby one wam się ładnie rozpadły w waszym sosie. Nie było tego w przepisie, ale dodajmy jeszcze odrobinę soku z cytryny. No bo to sos słodko, ale kwaśny. I sok z jabłek. Możemy polać go więcej, bo on po prostu się zaraz wyparuje. I im więcej oczywiście soku dodacie, im bardziej słodki sok wybierzecie, my mamy sok z jabłek Ligol, które są słodkie same w sobie, tym bardziej słodki będzie oczywiście wasz sos. I jakie przyprawy? My doprawiamy słodką papryką, dużo tej papryki, bo to lubimy, bardzo lubimy. I pieprz mielony, jeśli lubicie trochę pikanterii w tych daniach, które jecie, które przygotowujecie, to dodajcie, my nie lubimy, więc dodajemy mniej. I to jest czas na to, żeby to się sobie tutaj pogotowało. Jeżeli macie większe cząstki warzyw, będzie to trwało dłużej, ale spokojnie myślę, że będę wracał, pokazywał wam, jak to wygląda i wtedy, kiedy będzie dobre. Ostatnim elementem, który zrobimy, będzie dodanie pomidorów, ale to dopiero jak wszystko tutaj będzie gotowe na patelni. Więc zostawiamy te warzywa same sobie i niech się gotują. Jak widzicie, te nasze warzywa są już gotowe. Po czym można to poznać? Po pierwsze, po kolorze, po drugie, jedno spróbowałem. I to jest czas, żeby dodać pasatę pomidorową. I pamiętajcie, żeby w jej składzie były tylko pomidory i sól, nic więcej. Dodajemy je, jeżeli macie, ja mam 750 gram, połowę takiego słoika. Już jesteśmy na finiszu, za chwilę zdradzę wam sekret, jak doskonale przygotować zdjęcie na Instagram z tym daniem. Cały czas kontrolujemy, czy to nasze danie nam się nie przypali. Trzymamy je tak na średnim ogniu, jeszcze żeby to się wszystko razem połączyło, ta pasata nam to połączy i sprawi, że ten sos będzie trochę bardziej gęsty niż z tym sokiem jabłkowym. I teraz mój sekret, jak przygotować idealne zdjęcie na Instagram z tym daniem. Będziemy potrzebowali tylko słoiczka, żeby ładnie ułożyć ryż i folii spożywczej. Ja akurat nie miałem folii spożywczej, więc użyłem innej folii. I pakujemy do słoika, pakujemy folię. I ile wejdzie, pakujemy naszego ryżu po brzegi, żeby wszystkiego starczyło. No nie żeby wszystkiego starczyło, tylko po brzegi, żeby było jak najwięcej, żeby to było ściśnięte. I teraz jak już mamy to w naszym słoiku, to wyciągamy razem z folią.
i układamy na talerzu, to będzie już taka zwarta kulka, ładna, w kształcie słoika. Jeżeli macie miskę, możecie użyć miski. I teraz jak już mamy nasz ryżowy kalafior, odwrotnie, kalafiorowy ryż na talerzu, to postarajmy się ułożyć ten sos wokół niego. Ale jestem głodny, a to tak pachnie. I co na koniec, jeżeli macie natkę pietruszki, użyjcie natki pietruszki. My mamy szczypiorek, więc będzie ze szczypiorkiem, żeby było trochę zielono na wierzchu. I voilà. Jeżeli potraficie robić ładne zdjęcia, ja nie potrafię, zaraz wołam Karolę. I to zdjęcie wyląduje na Instagramie, na który was serdecznie zapraszamy. Jeśli przepis wam się spodobał, zostawcie kciuka w górę. I najważniejsze, jeżeli wam to smakowało, to napiszcie w komentarzu, czy to zrobiliście i czy wam to smakowało. My idziemy jeść. Widzimy się w kolejnym przepisie, w kolejnym filmie. Na razie!